Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji i otwieram 56. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo witam dzisiaj gości. Wśród gości dzisiaj są pani Monika Biculewicz, która jest rzecznikiem praw konsumenta, pani Mirosława Tabaka, która reprezentuje Sanepid, pan Przemysław Fiertek, pan inspektor Przemysław Fiertek, który reprezentuje policję, pan Grzegorz Klimczak, który reprezentuje nadzór budowlany, pan starszy brygadier Andrzej Harchaj, który jest komendantem naszej Straży Pożarnej, pani Brygida Adamaitis, pani dyrektor PCPR-u, witam wszystkich, a pani jeszcze Teresa Kaczmal, chyba tak dobrze przeczytam. Kasprzyk, najmocniej przepraszam. Tak, pani Teresa Kasprzyk też, Kasprzak, przepraszam, która... Kas? Tak jest, która reprezentuje PIF Bartoszyce. Także serdecznie witam również wszystkich pracowników naszego starostwa, panów starostów, wszystkich radnych. Witam również serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają w tej chwili w telewizji Bartsat. Telewizja Bartsat, jak państwo widzicie, zawsze jest na posterunku i zawsze przekazuje państwu transmisję z naszych obrad. Chciałbym poinformować wszystkich państwa, że sesja nasza dzisiejsza jak zawsze jest transmitowana i zapisywana na nośnikach elektronicznych, a obecność państwa na sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku, własnego wizerunku. Także serdecznie państwa witam i powoli możemy przechodzić już do procedowania naszej dzisiejszej sesji. Na razie na początku chciałbym stwierdzić prawomocność obrad dzisiejszych. Wobec tego bardzo proszę radnych o zaznaczenie zakładki kworum. Już proszę kliknąć po prostu zakładkę kworum, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem obecności. Sesja nasza dzisiejsza jest również dopuszczalne, jest uczestnictwo zdalne. Pan radny chciałby dwa słowa, coś? Słucham? Co można zrobić? Problem z komputerem. Pan radny zgłasza swoją obecność. Aha, dziękuję uprzejmie. Wszystko w porządku. Poczekamy w tej chwili, aż się wszyscy zalogują. Jeszcze tak, o, pan radny Zduniuk zgłasza swoją obecność, ale jeszcze nie jest zaznaczone. Musimy chwilę poczekać. Proszę o cierpliwość. Już wszystko w porządku. Stwierdzam, że na sesji obecnych jest 14 radnych, 3 radnych jest nieobecnych. Nieobecny jest pan Hilmanowicz Bartłomiej, pan Mirosław Olejnik i pan Zbigniew Szyszka. A tym samym też stwierdzam, że rada nasza jest prawomocna, możemy podejmować uchwały, prawomocne uchwały. Kolejny punkt to jest ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszyscy radni otrzymali. Na początku zapytam, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie, nie widzę. Wobec tego przeczytam porządek obrad i potem spróbujemy ten porządek
przegłosować. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 56. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 55. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Punkt siódmy, przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Punkt ósmy, sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021. Punkt dziewiąty, przedstawienie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów za rok 2021. Punkt dziesiąty, przedstawienie sprawozdań z działalności służb, inspekcji, straży za rok 2021. I tutaj po kolei będzie punkt A, to jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, punkt B, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, punkt C, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, punkt D, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i punkt E, Komenda Powiatowa Policji. Punkt 11, podjęcie uchwał w sprawach A, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032, punkt B, zmian w budżecie powiatu na rok 2022, punkt C, przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. Punkt D, wprowadzenie zmian w uchwale nr 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2022 rok. Punkt E, uchwalenie powiatowego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2026. Punkt F, udzielenie pomocy rzeczowej gminie Wierchowina na Ukrainie. Punkt 12, sprawy różne. I punkt 13, zamknięcie obrad 56. zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak, proszę Państwa, wygląda program, porządek obrad dzisiejszej sesji. Poddam go wobec tego teraz pod głosowanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem przeczytanego przed chwilą przeze mnie porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła porządek, zaproponowany porządek obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu. W takim razie przyjęcie protokołu obrad z 55. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie zobaczę w tej chwili uwag do tego protokołu, to uznam, że Rada Powiatu protokół przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła protokół z obrad 55. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt piąty, to jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej właśnie informacji. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 55. a 56. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 15 kwietnia 2022 roku a 27 maja tegoż roku. W powyższym okresie zarząd obradował na 5 posiedzeniach w dniach 21 i 26 kwietnia, 10, 18 i 25 maja, na których podjęto następujące uchwały.
Uchwała nr 144/394/2022 z dnia 21 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia powiatu bartoszyckiego do Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin Za Życiem na lata 2022-2026. Działanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży i działanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od poczęcia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. I to zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Uchwała nr 144/395/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego podniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do darowizny. I tutaj na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Olsztynie, planowana jest darowizna części działki nr 53/1 położonej w obrębie miasta Bisztynek, stanowiąca część drogi powiatowej. Jest to takie skrzyżowanie z drogą krajową 57, tam ulica Ogrodowa, Aleja Niepodległości, z drogą powiatową ulica Grodzka. I w związku z powyższym zarząd zatwierdził projekt porozumienia zobowiązujący Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem tej nieruchomości do darowizny. Uchwała nr 145/396/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. W związku z upływem sprawowania funkcji pełniącej obowiązki w tej chwili dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach z dniem 31 sierpnia 2022 roku i w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły od dnia 1 września tegoż roku, Zarząd Powiatu ogłosił wyżej wymieniony konkurs. Termin tutaj składania ofert upłynął w dniu 19 maja 2022 roku. Uchwała nr 146/397/2022 z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wyznaczenia realizatora porozumienia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem na lata 2022-2026 ze strony powiatu oraz wydanie upoważnienia. I tutaj zarząd udzielił upoważnienia do wykonywania obowiązków powiatu związanych z realizacją i rozliczeniem tegoż programu oraz wyznaczył na koordynatora porozumienia panią Alicję Agatę Lemierz, pełniącą obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Uchwała nr 147/398/2022 z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku. Uchwała 148/399/2022 z dnia 25 maja 2002 roku w sprawie przystąpienia powiatu bartoszyckiego do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aktywna tablica na lata 2020-2024. Tutaj do udziału w programie zgłosiły się 3 placówki. To jest Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków również w Bartoszycach. Uchwała kolejna nr 148/400/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. I tu podobnie w związku z upływem sprawowania funkcji dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach z dniem 31 sierpnia 2022 roku i w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki od dnia 1 września 2022 roku, Zarząd Powiatu ogłosił wyżej wymieniony konkurs. Termin składania ofert upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku. Uchwała 148/401/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. W tym przypadku pani dyrektor złożyła wypowiedzenie
I w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły zarząd powiatu ogłosił właśnie wyżej wymieniony konkurs i termin składania ofert również upływa 20 czerwca 2022 roku. Uchwała 148/402/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. I tutaj w związku z upływem sprawowania funkcji pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach z dniem właśnie 31 sierpnia 2022 roku i w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki od dnia 1 września 2022 roku Zarząd Powiatu ogłosił wyżej wymieniony konkurs. I termin składania ofert również upływa w dniu 20 czerwca 2022 roku. Uchwała 148/403/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ponadto zarząd zajmował się takimi sprawami jak na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 roku zarząd rozpatrywał wniosek pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Martańskich w Bartoszycach o zadysponowanie środka trwałego w postaci samochodu Volkswagen Caravelle zbędnego na potrzeby jednostki. I tutaj zarząd postanowił przekazać ten samochód jako pomoc rzeczową dla Ukrainy, w związku z czym na dzisiejszą sesję jest przedłożony projekt uchwały właśnie w tej sprawie. Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 roku zarząd omówił i zatwierdził raport o stanie powiatu za 2021 rok, który został przekazany radnym poprzez system e-sesja oraz zamieszczony na stronie BIP. Raport będzie rozpatrywany na sesji absolutoryjnej oczywiście. No i tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o ten samochód, który przekazujemy właśnie w Werchowinie, w Ukrainie, gmina Werchowina zwróciła się do nas oficjalnie pismem o taką pomoc, uzasadniając to. No i my, mając taki pojazd, że tak powiem, staramy się pomagać i przekazujemy zgodnie tutaj z naszym prawem właśnie tej gminie. No i mamy nadzieję, że będzie tam dobrze służył. Ponadto, jak Państwo zauważyliście, no jest trochę tych konkursów na dyrektorów naszych placówek oświatowych. No tak właśnie się złożyło, że kadencje wygasają. Jedna z pań dyrektorek złożyła rezygnację. No i musieliśmy właśnie te wszystkie konkursy rozpisać, licząc na to, że frekwencja w składaniu aplikacji będzie bardzo wysoka, bo chcemy wybrać najlepszych z najlepszych. No i myślimy, że nam się to uda, bo wszyscy wiemy, że sytuacja oświaty w powiecie bartoszyckim, zresztą w całym kraju, no ze względów głównie, że tak powiem, finansowych, jest bardzo trudna. Więc osoby, które zostaną wybrane na to stanowisko, oczywiście będą, myślę, tymi osobami, które w sposób zasadniczy pomogą tutaj organowi prowadzącemu w rozwiązaniu tych wszystkich problemów. To tyle. Ja chciałbym jeszcze ze swojej strony tutaj bardzo serdecznie powitać w naszym gronie właśnie panią Teresę Kacprzak, powiatowego inspektora weterynarii w Bartoszycach, który zastąpił pana doktora Tadeusza, która pani zastąpiła pana Tadeusza Wojnicza. Myślę, że już pani z nami będzie tutaj na stałe, bo to dzisiaj jest pierwsza takie spotkanie na sesji. No i myślę, że będziemy się jeszcze spotykać w innych gremiach. Także bardzo, bardzo serdecznie tutaj witamy. No i prosimy o to, żeby ta nasza współpraca była taka wzorowa jak do tej pory. Także dziękuję serdecznie bardzo. Ja również dziękuję bardzo i przepraszam panią Teresę Kasprzak, że tak nie przeczytałem nazwiska, ale pani Teresa Kasprzak, jak każdy lekarz, pisze tak, że trzeba po prostu troszeczkę się przyjrzeć, żeby dokładnie przeczytać. Bardzo panią przepraszam. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi
samorządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Wszyscy Państwo otrzymali to sprawozdanie. Czy ktoś to sprawozdanie będzie przedstawiał? Jest to wszystko jasne. Radni oczywiście się wszyscy z tym zapoznali. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. I w tym celu poproszę panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Brygidę Adamaitis o przedstawienie tej właśnie oceny. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ocena zasobów pomocy społecznej to dokument wykonywany rokrocznie. Obejmuje infrastrukturę społeczną w powiecie, kadry zatrudnione w poszczególnych jednostkach pomocy integracji społecznej, nakłady finansowe na zadania polityki społecznej, które powiat desygnuje corocznie. I tak w ubiegłym roku funkcjonowało na terenie powiatu 11 placówek pomocy integracji społecznej. Ponadto 2 mieszkania chronione. Kadra zatrudniona to 246 osób działających w sferze pomocy społecznej. Nakłady finansowe, które w zeszłym roku były przeznaczone na zadania z polityki społecznej, to 24 155 419 zł. Bardzo szczegółowe są te tabelki, które Państwo otrzymaliście. Niemniej warto do nich zajrzeć. Analiza tych danych, które zawarte są w ocenie. Ocena zawiera rok poprzedni, rok bieżący i jeden rok do przodu. Pozwala określić i planować działania na kolejne lata w zakresie, w dziedzinie polityki społecznej. Na co przede wszystkim kierować nakłady, na jakie zadania, które są najważniejsze, gdzie mamy białe plamy i gdzie należy środki kierować. I z analizy danych za ubiegły rok wynika, że powinniśmy bardzo szerokie działania podjąć w zakresie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Następnie utrzymanie standardów w domach pomocy społecznej. Pojawia się nowy kierunek i tu też pewne, przynajmniej musimy się przyglądać procesowi deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej. Tak jak wcześniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tak teraz pojawiają się trendy dotyczące domów pomocy społecznej i to, co nieustannie jest potrzebne, a nawet jest wzrost zapotrzebowania, to są specjalistyczne usługi poradnictwa prawnego, terapeutycznego, medycznego, szczególnie właśnie w zakresie pieczy zastępczej. Zachęcam Państwa do analizy tych tabelek, bo one bardzo szczegółowo pokazują, jak funkcjonuje polityka społeczna, bo nie tylko pomoc, ale polityka społeczna w naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Jeszcze proszę zostać z nami, ponieważ następny punkt brzmi sprawozdanie z realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar pomocy w rodzinie na lata 2017-2021. Jeśli pani dyrektor zechce powiedzieć kilka słów, to proszę. Do opracowywania i realizowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobowiązuje nas ustawa właśnie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ostatnia edycja tego programu to lata 2017-2021. W ramach programów przez te lata realizowano poradnictwo i terapię psychologiczną, poradnictwo prawne,
prowadziliśmy przyjazny pokój przesłuchań, w którym odbyło się 188 przesłuchań. To jest średnio około 40 przesłuchań rocznie. Większość z tych przesłuchań dotyczy osób małoletnich, czyli dzieci. Realizowaliśmy programy korekcyjno-edukacyjne. Te programy ukończyło 43 osoby. Monitorowaliśmy sytuację rodzinną osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, żeby zobaczyć, czy program osiągnął swój efekt, czy sprawca zaprzestał stosowania przemocy, czy też ta przemoc jest nadal stosowana. Braliśmy udział w... Nie słychać? Dziękuję. Braliśmy udział w kampanii społecznej Biała Wstążka, w ramach którego mieliśmy tak zwane otwarte drzwi w PCPR-ze, czyli była możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego, socjalnego, pedagogicznego, psychologicznego. W 2019 roku udało się nam pozyskać środki w ramach programu osłonowego wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy. Uzyskaliśmy 12 154 zł na działania związane z integracją dzieci, z uczeniem dzieci pozytywnych zachowań społecznych, nawiązywaniem prawidłowych relacji, umiejętnością zagospodarowania własnego czasu. W 2021 roku w ramach zasobów własnych zorganizowaliśmy warsztaty wypoczynku letniego dla dziewięciorga dzieci z rodzin zagrożonych przemocą. Również podobnie jak poprzedni program poświęcone były budowaniu relacji, kreatywnemu sposobowi spędzania wolnego czasu. Zorganizowaliśmy również szkolenie kadr jednostek organizacji pomocy społecznej. Dziecko krzywdzone w rodzinie, wzięło w nim udział 18 osób zatrudnionych w różnych jednostkach organizacyjnych. Szkolenie przeprowadziła dr Iwona Lewkowicz z gabinetu terapeutycznego w Białymstoku. Były podejmowane również działania doraźne, takie jak wizytowanie rodzin z dziećmi, w których było podejrzenie stosowania przemocy. Były asysty pracowników przy odbieraniu dzieci w sytuacjach zagrożenia. Myślę, że przy dość ograniczonych nakładach udało nam się naprawdę wiele rzeczy zrealizować. I jakby na kanwie tego, co zostało wykonane i w oparciu o diagnozę zasobów powiatu, która obejmuje dane z zakresu przemocy, interwencji domowych, płacenia alimentów, nakazów natychmiastowego opuszczenia mieszkań, stworzyliśmy nowy program na kolejne 5 lat, który został Państwu Radnym przedłożony też pod obrady dzisiejszej sesji. I o tym, że program ten jest potrzebny, wskazuje w oparciu o przygotowaną diagnozę wzrost zachowań przemocowych w latach 2020-2021. Wzrosło zwłaszcza zjawisko przemocy wobec dzieci. W części było to spowodowane na pewno pandemią i jakby tym okresem zamknięcia. Niemniej jednak są też inne niepokojące zjawiska związane na przykład z 20-procentowym wzrostem nadużywania alkoholu na terenach wiejskich. Także program myślę, że jest zasadny i potrzebny, żeby rozwiązywać problemy społeczne w naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za przedstawienie tej informacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu. Tym razem jest to przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2021 i dlatego bardzo poproszę Panią Rzecznik Konsumentów, Panią Monikę Biculewicz o przedstawienie tego sprawozdania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach w 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizował swoje zadania wynikające z ustawy o ochronie konkurencji konsumentów. W szczególności było to udzielanie bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w imieniu konsumentów oraz współdziałanie z właściwymi instytucjami. Rzecznik udzielił 809 porad konsumenckich oraz 90 porad niekonsumenckich. Łącznie było to 899 porad. Najwięcej porad w zakresie umowy sprzedaży dotyczyło w zasadzie niezmiennie kategorii odzież obuwie, 150 porad, oraz kategorii urządzenia gospodarstwa domowego, 144 porady. Jeżeli chodzi o sektor usług, również podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej porad dotyczyło sektora energetycznego, 113 porad. W tym miejscu chciałabym poinformować, że w 2021 roku swój finał miała sprawa zainicjowana między innymi właśnie przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bartoszycach. Otóż rzecznik w 2020 roku skierował do dyrektora delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu stosowania nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez firmę energetyczną Enrex Energy. Zawiadomienie dotyczyło zdarzeń mających miejsce w powiecie bartoszyckim w okresie od września 2019 roku do lutego 2020 roku, a polegało, tak w skrócie, na niewydawaniu konsumentom dokumentów w postaci umów i załączników do tych umów, w tym wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem. W dniu 14 września właśnie 2021 roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której uznał zachowanie Enrex Energy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Przy okazji chciałabym poinformować, a może niektórym osobom przypomnieć, że od 3 lipca 2021 roku obowiązuje zakaz zawierania umów dotyczących energii elektrycznej i gazu poza lokalem przedsiębiorstwa. Wszelkie umowy na prąd i gaz podpisane po tej dacie w domach konsumentów są z mocy prawa nieważne. Do rzecznika zgłaszali się także konsumenci ze swoimi problemami, niekoniecznie związanymi z prawem konsumenckim. Zaliczały się do nich najczęściej sprawy członków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i spadkowego. W takich przypadkach rzecznik udzielał informacji i wskazywał instytucje właściwe do rozpatrzenia danej sprawy. W 2021 roku rzecznik opracował 86 wystąpień do przedsiębiorców. Wystąpienia miały formę pisemnych mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Rzecznik współdziałał z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z inspekcjami handlowymi, z koordynatorami operatorów telekomunikacyjnych oraz rzecznikiem finansowym. W 11 sprawach rzecznik udzielił konsumentom pomocy w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądem cywilnym. Rzecznik służył pomocą prawną, przygotowując pozwy i towarzyszące pisma. Były to między innymi wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem, przywrócenie terminu, zwolnienie z kosztów sądowych, odpowiedzi na pozwy i sprzeciwy od nakazów zapłaty. Na koniec chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że niestety w 2021 roku dało się zauważyć rosnące zainteresowanie konsumentów procedurą upadłości konsumenckiej. W związku z tym, iż na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w grudniu 2014 roku, ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą sporządzali wniosków o upadłość konsumencką oraz pism przygotowawczych, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność tego stanowiska. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach ograniczał pomoc prawną w tym zakresie. Zwiększone zainteresowanie upadłością konsumencką stanowi niepokojące zjawisko i świadczyć może o rosnącej skali zadłużenia. Dziękuję za uwagę. To wszystko. Bardzo pani dziękuję. Przechodzimy do kolejnych sprawozdań. Tym razem będzie to sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w tym celu bardzo poproszę o zabranie głosu pani Mirosława Tabaka. Poproszona jest o głos. Proszę bardzo.
panie przewodniczący, panowie starostowie, szanowni radni. Na przestrzeni ubiegłego roku, czyli 2021, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna miała pod nadzorem 1496 obiektów. Przeprowadziliśmy w sumie 777 kontroli, w tym 196 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Niestety ubiegły rok, jak i jeszcze poprzedni 2020, został zdominowany przez COVID-19. Pandemia niestety narzuciła nam swoje prawa, więc nie mogliśmy realizować na bieżąco swoich planów i zamierzeń, które były zaplanowane. W sumie ten ogrom naszej pracy, jaki był przeprowadzony w zeszłym roku, świadczy o liczbie dochodzeń epidemiologicznych. W sumie przeprowadziliśmy 11 588 dochodzeń epidemiologicznych. Ogółem zgłoszonych zostało 5859 chorób zakaźnych, które podlegają zgłoszeniu i rejestracji, w tym 4381 to były zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Państwo, w tabeli numer 2 i numer 3 przedstawiona została analiza porównawcza sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu, województwa oraz w Polsce. Na przestrzeni ubiegłego roku w zakresie chorób zakaźnych wzrost współczynników zapadalności stwierdzono w przypadku salmonellos, wywołujących zatrucia pokarmowe, innych bakteryjnych zakażeń jelitowych wywołanych przez Campylobacter, inne bakterie zakażenia jelitowe ogólne wywołane przez Clostridium difficile, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, biegunki i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, w tym u dzieci do lat 2. Wzrosły również zachorowania, jeżeli chodzi o kiłę wczesną, ospę wietrzną, wirusowe zapalenie wątroby typu C, nowo wykryte zakażenia HIV, choroby wywołane przez Staphylococcus pneumonię, tak zwaną posocznicę wywołaną przez Haemophilus influenzae. Tutaj nie odnotowaliśmy tych przypadków. Wzrosły również współczynniki zapadalności na krztusiec, no ale tutaj cały czas dominujący jest niestety SARS-CoV-2. Jeżeli chodzi o poziom zaszczepienia, sprawdzam aktualny stan przeciwko COVID-owi, to jest na poziomie miasta Bartoszyc 62%, Górowo i Ławeckie 62,3%. Oczywiście w miarę możliwości realizowaliśmy też swoje inne zadania w zakresie chociażby higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Zrealizowany został plan poboru próbek w 100%. Przeprowadzono 269 kontroli sanitarnych, w tym było 49 interwencyjnych. Kontrole również przeprowadzane zostały, jeżeli chodzi o jakość zdrowotną wody. Również w 100% zbadaliśmy wszystkie wodociągi, tylko w dwóch przypadkach były zakwestionowane. W jednym przypadku były to nieprawidłowości ze strony zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Krótkotrwały, okresowy brak przydatności wody do spożycia w jednym z wodociągów publicznych. Wydana została decyzja i w ciągu kilku dni wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości. Jedna decyzja również była wydana na warunkową przydatność wody pochodzącą w jednym z wodociągów ze względu na nadmierną zawartość chlorków.
Jednakże tutaj mamy też opinię PZH, w którym wynika, że prawdopodobnym źródłem nadmiernej ilości chlorku w wodzie są złoża naturalne. Badania były również przeprowadzone ciepłej wody użytkowej pod kątem ewentualnej obecności bakterii z grupy Legionella. Dotyczy to budynków, szczególnie zamieszkania zbiorowego. Przeprowadzono 8 próbek w domach opieki społecznej, w pływalni, w szpitalach. I generalnie rzecz biorąc, w jednym przypadku tylko były nieprawidłowości, które usunięto w bardzo krótkim czasie. Również zakłady pracy były kontrolowane przez naszych pracowników. Nadzorem ogólnym zewidencjonowanych mamy 241 zakładów pracy, a nadzorem w ubiegłym roku objętych zostało 34 zakłady. W 5 zakładach stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych natężeń. Dotyczy to głównie czynnika, tym czynnikiem, który był przekroczony, to był hałas. W jednym przypadku stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i to była krzemionka krystaliczna. W zakresie chorób zawodowych wydanych zostało 10 decyzji. 8 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej. Dotyczyło to głównie, tym czynnikiem była borelioza. Dotyczyło to głównie rolników indywidualnych i pracowników leśnych. 2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych dotyczyło osób, które wystąpiło w związku z przewlekłą chorobą narządu głosu spowodowanym nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat u nauczycieli. Oczywiście bez żadnych zmian pracowaliśmy w zakresie nadzoru zapobiegawczego. Przeprowadzono 29 kontroli sanitarnych dotyczących odbiorów technicznych, wydano 28 stanowisk dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów, zaopiniowano 19 projektów budowlanych, wydano 74 opinie sanitarne dotyczące realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uzgodniono 5 dokumentacji dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Uzyskano 3 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydano 14 postanowień o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 48 decyzji płatniczych. W zakresie higieny dzieci i młodzieży zewidencjonowanych mamy 64 placówki opieki, wychowania, nauki i 13 placówek wypoczynku i rekreacji. Przeprowadzono w tym zakresie 28 kontroli sanitarnych. No i oczywiście prowadzimy również działalność w zakresie promocji zdrowia, oświaty zdrowotnej. W ramach realizacji programów zorganizowano 17 zajęć edukacyjnych, 5 pogadanych, 14 stoisk profilaktyczno-edukacyjnych, 1 szkolenie wewnętrzne dla pracowników i 140 dystrybucji materiałów edukacyjnych. Do działań programowych inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną włączyło się 27 placówek oświatowych spośród 40 ogółem. Ale tak jak powiedziałam, dominująca nasza działalność w ubiegłym roku to była działalność przeciwepidemiczna. I to tyle, dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan starosta prosi o pytanie. Panie dyrektor, proszę. Mam takie pytanie, czy jeszcze obowiązuje dalej badanie na COVID, czy, bo niektóre szpitale są, mieszkańcy się zderzają z tym, że wymagają tego jeszcze. Czy to wewnętrzne zarządzenia, czy to jest ogólne, czy... Jeżeli szpital tak, to jest wewnętrzny, jest taki wymóg oczywiście. Natomiast muszę powiedzieć, że cały czas jeszcze zdarzają się zakażenia przeciwko COVID. To nie jest tak, że COVID-u nie ma i że już jesteśmy od tego wolni. Jeszcze czeka nas jesień i epidemiolodzy jeszcze tak sceptycznie do tego podchodzą, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że podkreślę to, co pani powiedziała, że to nie jest tak, że COVID-u już nie ma, prawda? COVID nadal jest i nadal powinniśmy na to uważać i przestrzegać pewnych zasad higieny, żeby się przed COVID-em ustrzec. Także zbliża się jesień, a na pewno na jesieni COVID się uaktywni. Także pamiętajmy o tym. Szanowni Państwo, kolejne sprawozdanie to będzie sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Bardzo proszę panią Teresę Kasprzak o przedstawienie tutaj informacji na ten temat. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Powiatowy Inspektorat Weterynarii pełni nadzór w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, pasz, utylizacji oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jest dość to szeroki zakres obowiązków, więc i zadania, które pełnimy, będą takie dość tutaj szczegółowe dla Państwa. W zasadzie są to dane liczbowe, bo dotyczy to liczby badań, jakie przeprowadzamy w zakresie chorób, które są zwalczane z urzędu. A więc tak, w zakresie gruźlicy bydła przebadano 4149 zwierząt, nie było wyników dodatnich. W zakresie enzootycznej białaczki bydła przeprowadzono 2565 badań, jeden wynik mieliśmy dodatni. Mamy tu problem jeszcze z enzootyczną białaczką bydła, jest to w trakcie zwalczania badań. Prowadzimy te badania systematycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie brucelozy bydła przeprowadzono 2297 badań. W zakresie BSE prób pobranych od zwierząt padłych przeprowadzono 461 badań od bydła, 18 od owiec, 11 od kóz. Nie stwierdzono wyników dodatnich. W zakresie ASF-u trzody, czyli afrykańskiego pomoru trzody, w trakcie roku przeprowadzono 618 badań. Były to badania zwykle przed przemieszczeniem zwierząt do rzeźni. Wyników dodatnich nie stwierdzono, dlatego nie mieliśmy problemów w zeszłym roku z ASF-em. W zakresie ASF-u u dzików odstrzelonych w ciągu roku odstrzelono 448 sztuk dzików. Były to dziki zarówno w odstrzale sanitarnym, jak i planowym. Stwierdzono cztery przypadki dodatnie. Zwierzęta zostały poddane utylizacji, wprowadzono wymagane prawem działania, czyli dezynfekcję kontenerów, gdzie te dziki przebywały. Od dzików padłych pobrano 12 prób, czyli 12 sztuk znaleziono padłych dzików. U jednego padłego dzika był wynik dodatni. W związku z ASF-em na terenie powiatu prowadzono kontrolę gospodarstw utrzymujących trzodę. Były to kontrole bioasekuracji. Sprawdzano w ten sposób, czy gospodarstwa spełniają wymogi w zakresie bioasekuracji i zabezpieczeń przed przeniesieniem choroby do gospodarstw utrzymujących trzodę. Takich kontroli przeprowadzono 20 w 12 gospodarstwach, które były w 2021 roku czynne na terenie powiatu bartoszyckiego. Przeprowadzono 69 perlustracji pasiek w związku ze stwierdzeniem choroby pszczół o nazwie waroza w powiecie ościennym. Przejrzano w trakcie tych perlustracji 2569 pni, czyli uli. Wykonano w ciągu roku 35 obserwacji po pogryzieniu psów lub kotów, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Wszystkie obserwacje zakończyły się wynikiem ujemnym. Na terenie powiatu bartoszyckiego w ciągu roku zaszczepiono 4896 psów i 34 koty. Przypominam Państwu, że szczepienie kotów nie jest obowiązkowe, ale w przypadku kotów wędrujących jest wskazane.
Badanie na Włośnie w Rzeźni, czyli w podmiocie, którym tutaj mamy na terenie miasta, ubito i zbadano w kierunku Włośni 14 202 sztuki trzody. Wyników dodatnich nie stwierdzono. Takie samo badanie robimy na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w pracowni wytrawiania włośni, gdzie badamy trzodę ubitą na potrzeby własne, to było 56 świń i 381 dzików, które były pozyskane w ramach odstrzałów, również zbadano w kierunku włośni z przeznaczeniem na użytek własny. Na terenie powiatu bartoszyckiego mamy 80 podmiotów zarejestrowanych jako rolniczy handel detaliczny. W tych 80 podmiotach 60 podmiotów mamy, które są, które zajmują się przetwórstwem miodów i wszystkich innych produktów pozyskiwanych z pasiek. Mamy 4 zakłady przetwórstwa mięsa czerwonego, to jest MLO, czyli marginalna lokalna działalność, to są zakłady o niewielkiej możliwości przetwórstwa. Oczywiście są one kontrolowane na bieżąco. W sektorze paszowym wykonano 77 kontroli, w trakcie tych kontroli pobrano 57 próbek do badań, były wszystkie z wynikami ujemne. Zakres tych badań był różny w zależności od typu monitoringu, w jakim kierunku prowadziliśmy badania. Posiadamy 7 punktów skupu dziczyzny. Tutaj trafiają głównie zwierzyna płowa. Nadzorujemy te punkty. Mamy 257 gospodarstw mlecznych i w tych gospodarstwach przeprowadzono 117 kontroli. To były kontrole w zakresie dostosowania warunków sanitarnych do odstawiania mleka surowego do skupu. Z działu identyfikacji i rejestracji zwierząt przeprowadzono 33 kontrole w zakresie cross compliance. Posiadaliśmy w zeszłym roku 6 podmiotów utrzymujących drób, czyli ferm. Prowadziliśmy tam kontrole w zakresie bioasekuracji pod kątem ptasiej grypy, czy gospodarstw, czy fermy są odpowiednio zabezpieczone. To jest taki zakres działania inspekcji, taki dość szeroki. Jak są jakieś pytania, to poproszę. Nie widzę pytań. Wobec tego bardzo serdecznie pani dziękuję. I przechodzimy do kolejnej służby. Tym razem jest to Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. I bardzo proszę pana inspektora Grzegorza Klimczaka, powiatowego inspektora pana Grzegorza Klimczaka o przedstawienie właśnie informacji na temat działalności inspektoratu. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni panowie starostowie, szanowni państwo. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje swoje zadania na podstawie ustawy Prawo Budowlane. W głównej mierze są to kontrole obiektów w trakcie realizacji. Są to kontrole obiektów przekazywanych do użytkowania, kontrole obiektów budowlanych pod kątem ich właściwego utrzymania. Są to kontrole obiektów, w których zalega azbest. Kontrole także wyrobów budowlanych na placu budowy, jak również kontrole zlecone przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na terenie powiatu bartoszyckiego realizowane są głównie budynki mieszkalne jednorodzinne, a także przebudowane istniejące obiekty. Budynki związane z ochroną środowiska naturalnego, takie jak sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne. W tym zakresie większych zagrożeń nie dostrzegamy. Gorzej sytuacja wygląda na terenach po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Pogarszający się stan techniczny obiektów w dłuższym czasie powoduje zagrożenia związane z użytkowaniem tych obiektów, jak również potencjalne zagrożenie dla osób postronnych. W 2021 roku na terenie powiatu bartoszyckiego ujawniliśmy 44 samowole budowlane, bo dotyczyły one głównie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, rozbudowy tych budynków, budynków gospodarczych, garaży, jak również samowolnych zmian sposobu użytkowania części budynków, w tym lokali. W wyniku przeprowadzonych postępowań doprowadziliśmy w większości do legalizacji przedmiotowych samowoli. W trakcie kontroli głównymi uchybieniami podczas realizacji budów i wykonywania robót budowlanych jest brak tablic informacyjnych,
brak zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, brak aktualnych wpisów osób upoważnionych do wpisów w dzienniku budowy, prowadzenie robót niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę. Inne nieprawidłowości to nieprawidłowa wentylacja pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również brak właściwego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych. Przeprowadzone kontrole obiektów w trakcie budów wykazały, że inwestorzy realizują obiekty w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na podstawie wymaganej prawem dokumentacji budowlanej. W niektórych przypadkach stwierdzono, że realizacja inwestycji odbiega w sposób nieistotny od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. W czasie przeprowadzenia odbiorów końcowych poszczególnych obiektów inwestorzy zobowiązywani są do usunięcia tych nieprawidłowości. W roku 2021 tutejszy organ nadzoru budowlanego nie wydał sprzeciwu w sprawach dotyczących przekazywania obiektu do użytkowania. Odbiory tych obiektów na terenie działania PINP Bartoszyce w przeważającej większości dotyczyły budynków mieszkalnych jednorodzinnych, adaptowanych obiektów handlowo-usługowych powstałych w wyniku zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń i obiektów istniejących. Dominuje również budownictwo gospodarcze, jak również infrastruktura techniczna. Teraz może przedstawię, jak to wygląda liczbowo. W 2021 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wszczął 337 postępowań administracyjnych, wydał 87 decyzji w tym i postanowień. Przeprowadziliśmy 298 kontroli obiektów w budowie. 235 obiektów zgłoszono do użytkowania, wydaliśmy 25 pozwoleń na użytkowanie i przeprowadziliśmy 119 kontroli obiektów w trakcie ich użytkowania. Jeśli chodzi o postępowania legalizacyjne i mandatowe, nałożyliśmy na inspektorów nadzoru, jak również kierowników budów i inwestorów 21 mandatów karnych na łączną sumę 4300 zł. Nieprawidłowości, jakie głównie dostrzegliśmy, to nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników na terenie budów, realizację robót bez wymaganego zgłoszenia ich rozpoczęcia, czy realizację budów niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. W roku 2021 w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nałożyliśmy na właścicieli obiektów 2 grzywny w celu wymuszenia wykonania obowiązków w łącznej kwocie 20 tysięcy złotych. Z działań profilaktycznych, jakie podejmujemy w 2021 roku, były to głównie kontrole związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Przeprowadziliśmy takich kontroli 43. Kontrole dokonywane były pod kątem właściwego utrzymania obiektów zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane. Podczas kontroli instruowaliśmy właścicieli, zarządców co do zasad prawidłowego ich utrzymania. Wszystkie ze skontrolowanych obiektów posiadały aktualne protokoły z przeglądów okresowych. Nie stwierdziliśmy nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu. W okresie jesienno-zimowym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zobowiązywał właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w głównej mierze były to obiekty wielkopowierzchniowe, do monitorowania i usuwania na bieżąco w razie wystąpienia opadów zalegającego na dachach śniegu i lodu. Informowano również o potencjalnych zagrożeniach wynikających z zalegania na dachach budynków śniegu, zwisających sopli, brył, nawisów lodowych, a także śniegu. Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za wystąpienie. Przechodzimy do kolejnej służby. Tym razem jest to Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ja powiem tylko, że w maj to taki miesiąc strażaków, można powiedzieć, miesiąc świętego Floriana. Strażacy obchodzą swoje święto. Wobec tego na ręce pana starszego brygadiera Andrzeja Harchaja przekazuję życzenia dla wszystkich strażaków. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i wszelkie pomyślności. Pan starszy brygadier Andrzej Harchaj ma głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za życzenia, za pamięć. Panie starosto, szanowni radni, drodzy goście.
Widzę, że raport taki dotarł do Państwa, w związku z tym ja tak szybko chciałbym tylko przedstawić, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Komendę Powiatową. Komenda Bartoszycka jest czwartej kategorii, 50 etatów mundurowych, 2 etaty cywilne, z czego mamy w tej chwili jeden wakat. Myśląc o tym, żeby wybrać jak najlepszych ludzi do tej formacji, półtora miesiąca temu ogłosiliśmy przetarg. Dopiero wczoraj wpłynęło pierwsze dokumenty do naboru. W związku z tym też za pośrednictwem mediów proszę, żebyście też przekazali informację, że jest takie stanowisko. Chętnie potrzebujemy ludzi, młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć przygodę straży pożarną, a coraz częściej widzimy, że ten problem właśnie dotyczy, szczególnie naszej młodzieży, bo jeżeli się zgłaszają ludzie, to muszę powiedzieć, że w 90% to są ludzie spoza naszego powiatu i to jeżeli patrząc na naszą dyspozycyjność, to tak średnio świadczy też i o nas. Jeżeli chodzi o same interwencje, komenda na tle województwa to jest piąta, szósta, jeżeli chodzi o ilość interwencji w tamtym roku, 999 wszystkich działań na terenie powiatu, 20% około to są pożary, reszta miejscowe zagrożenia. Ja tylko powiem, że na dzień dzisiejszy już mamy prawie 600, a mamy maj. W związku z tym tutaj te nasze takie pobożne życzenia, żeby tych interwencji było mniej, nie ma jakoś tego zwierciedlenia i nie będzie, szczerze mówiąc. A powiat jest w miarę przygotowany, dobrze bym powiedział przygotowany, jeżeli chodzi o ludzie i rozmieszczenie jednostek. Na terenie powiatu mamy 25 jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym jednostkę Wojskowej Straży Pożarnej. 10 jednostek OSP plus Wojskowa Straż Pożarna są w krajowym systemie, pozostałe jednostki są poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym. W ubiegłym roku przybyła jedna nowa jednostka w Kinkajmach. Bardzo się cieszymy, taka potrzebna i w tym rejonie brakowało nam tej jednostki, za co bardzo serdecznie dziękuję druhom, że tutaj zaangażowali się, przeszkolili, a gminie za wsparcie i pomoc w organizacji tej jednostki. Jeżeli chodzi o te nasze główne działania, jeżeli chodzi o same pożary, to nie mieliśmy pożarów bardzo dużych i dużych, były głównie też pożary średnie budynków mieszkalnych użyteczności publicznej, ale najbardziej to, co chciałbym też zaznaczyć, żeby do naszych mieszkańców dotarło, to mamy problem z pożarami SAC. I tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie pożary, to ponad 40% interwencji pożary SAC, czyli tak naprawdę jakieś zaniedbania naszych mieszkańców, które powodują też i straty, ale też i generują duże koszty, jeżeli chodzi o straże pożarnej. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to niestety to tutaj anomalia pogodowa, na które nie mamy wpływu, a których jest coraz częściej i więcej. 2-3 dni i ponad 300 interwencji możemy na terenie powiatu się spodziewać. W związku z tym jak najbardziej apeluję tutaj o sprzęt, bo jeżeli chodzi o ludzi, ponad 650 strażaków, druhów mamy w powiecie, ze sprzętem jest troszeczkę gorzej. 35 samochodów pożarniczych, z czego mogę powiedzieć, że tak 10 pojazdów to są nowoczesne, nowe pojazdy, można powiedzieć z gwarancją, tak? Ale są gminy, z którymi mamy też problem, bo w ogóle mamy problem z pojazdami. Są to, sami wiecie, bardzo drogie narzędzia nasze ratownicze, ale niezbędne i konieczne. I teraz każdy zakup nowego pojazdu, w przypadku nawet, ja bym chciał tutaj na pana starostę ręce i radnych złożyć bardzo serdeczne podziękowania za to wsparcie, bo w ubiegłym roku dzięki Wam, Państwo drodzy, przybędzie nowy samochód, tak? Przetarg został ogłoszony i też nie spodziewaliśmy się, że ceny o 30% poszły nowego sprzętu, ale przybędzie samochód nowy do Bartoszyckiej Komendy. I zawsze robiłem tak i zawsze taka jest zasada, że samochód, który będzie wycofywany, ale w miarę nowoczesny, 7-8-letni, będzie szedł do powiatu naszego, do jednostek z naszego powiatu. W związku z tym my wspieramy też i Wy wspieracie jakoś w jakiś sposób ten sprzęt, ale duże są braki. Ja się bardzo cieszę, że przybywa nowych samochodów w przeciągu gmina Bartoszyce, w przeciągu trzech lat można powiedzieć, trzy nowe samochody będą i one też powodują, że przybycie samochodu do jednostki OSP powoduje przesunięcie do kolejnych dwóch, trzech, czterech nawet jednostek tego samego sprzętu. W związku z tym tutaj apel i taka prośba o wspieranie tych naszych druhów, o wspieranie też i samorządu i też Państwowej Straży Pożarnej, bo to zostaje u nas na naszym powiecie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tych też nasze inwestycje, w tamtym roku też tutaj przy współpracy pobudowaliśmy nowe zaplecze techniczne w naszej komendzie. W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o
takie najważniejsze problemy, jeżeli chodzi o prowadzimy czynności kontrolno-rozpoznawcze, tak? Jeden oficer się zajmuje tymi sprawami i tutaj oprócz tych czynności podstawowych, odbiorów technicznych, tak, nowych inwestycji, mamy duży problem, największy problem to często się praktycznie w każdej gminie i w całym powiecie to jest stan naszej instalacji wodociągowej i hydrantowej, tak. Tutaj jest też problem od strony później i odbiorów, i od strony inwestorów, że niestety no, instalacja jest przestarzała i nie spełnia wymagań przeciwpożarowych stawianych przepisami przy budowaniu, ale też przy funkcjonujących budynkach. Też chciałbym tutaj podziękować za współpracę też i z samorządem, ale też i z szkołami, bo prowadzimy też i profilaktykę społeczną, tak, sala ogni, która u nas jest dla wszystkich dzieci naszego powiatu, wtorki, czwartki, cały czas systematycznie funkcjonuje, działa i tutaj poszerzamy naszą wiedzę, jeżeli chodzi o tych najmłodszych. Dziękuję bardzo za zaangażowanie też dla drużyn OSP, drużyn młodzieżowych, które też się bardzo prężnie rozwijają i za pomoc w organizacji i zawodów, i plenerów, i wszelkich uroczystości z tym związanych, żebyśmy też mogli im bardzo serdecznie za to wszystko podziękować. Z mojej strony to by było w tej chwili na tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam oczywiście, że inwestowanie w Straż Pożarną i w Policję też zresztą, to jest inwestowanie we własne bezpieczeństwo po prostu, najzwyczajniej w sieci. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej służby, a mianowicie do Komendy Powiatowej Policji. Bardzo proszę pana komendanta, inspektora Przemysława Fiertka o zabranie głosu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie starosto, panie wicestarosto, szanowni radni i zaproszeni goście. Chciałem krótko też również zwrócić uwagę na to, że Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach w chwili obecnej ma 117 etatów. W chwili, to jest na koniec 31 grudnia oczywiście tamtego roku. W chwili obecnej mamy dwa wakaty. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, tylko dla przypomnienia, przypominam, że w strukturę wchodzi Komisariat Policji w Górowie Jałowieckim, trzy posterunki Policji, czyli Bisztynek, Sępopol i Bezledy. Jeżeli chodzi o wyniki, oczywiście ocenę stanu bezpieczeństwa, do Państwa również dotarła ta ocena, a jednakże chciałem zwrócić szczególną uwagę na pewne zagadnienia dotyczące pracy i funkcjonowania Policji. Policja jako formacja wykonuje zadania związane ściśle z ustawą o Policji, jak również innych szczegółowych ustaw, w tym też rozporządzeń. Przez ostatnie dwa lata borykaliśmy się oczywiście z zadaniami wynikającymi ze stanu pandemii, czyli była to kontrola dotycząca przebywania osób w miejscach odizolowanych, oczywiście kontrola noszenia maseczek. I w związku z tym, że w tej chwili wróciliśmy do swoich zadań ustawowych, dodatkowych. W tej chwili narzucono nam zadania dotyczące uchodźców, którzy przebywają na terenie naszego powiatu, jak również na terenie kraju. Są to zadania wynikające przede wszystkim na pomocy i oczywiście zbieraniu informacji i przekazywaniu ich do centrów pomocowych. Jeżeli chodzi o działalność Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, chciałem zwrócić szczególną uwagę, że w poprzednim roku wykonaliśmy ponad 7200 służb patrolowych i obchodowych. Służba na drodze to około 2300 takich służb wykonanych przez naszych policjantów. Współpracujemy z różnymi formacjami, ze Strażą Graniczną, z Wojskiem Polskim, z żołnierzami WOT-u, jak również z Państwową Strażą Pożarną, ze wszystkimi inspekcjami, w tym ostatnio również najczęściej z sanepidem. Także też również dziękuję za tą współpracę. Nie było żadnych problemów, wszystko było wykonane zgodnie z naszymi zadaniami statutowymi. Jeżeli chodzi o czynności oczywiście policjantów, którzy wykonują zadania stricte z obywatelem, czyli zgłoszenia interwencji i tak dalej, mamy również narzucone mierniki, o których może Państwo nie wiedzą. Każde zadysponowanie radiowozu patrolowego z policjantami, dyżurny otrzymując informacje musi ocenić sytuację, jaka jest na miejscu, telefonicznie również i ocenia, kwalifikuje taką interwencję jako zwykłe i pilne. Pilne mamy narzucone dojazd i podjęcie interwencji z miejsca siedziby, czy ewentualnie z miejsca przebywania radiowozu. To jest około 7 minut 50 sekund.
Także proszę zwrócić szczególną uwagę na stan i nawierzchnię dróg i o bezpieczeństwo tych dróg. Apeluję też również o możliwość w dalszym ciągu wspierania i budowy, ponieważ im szybciej dojedziemy do tych miejscowości, gdzie są te zdarzenia, zwłaszcza zakwalifikowane jako pilne, gdzie przypominam, jest to zakwalifikowanie, że może dojść do utraty życia i zdrowia ludzkiego. Tam policja musi dojechać no, w ciągu 7 minut. Czasami nie ma patrolu, bo się zdarza, że policjanci również wypoczywają, mają możliwość skorzystania z urlopów i z wolnego i na przykład w ciągu 7 minut 50 sekund no, do Górowa niestety nie jesteśmy w stanie dojechać. Stąd też próbujemy, no, żeby ten miernik jak lepiej go osiągnąć i w miarę możliwości dojechać na miejsce i udzielić pomocy. Jeżeli chodzi o na przykład niebieskie karty, o którym pani tutaj wcześniej, przedmówczyni moja mówiła, też zauważamy wzrost interwencji po spożyciu alkoholu. W tamtym roku odnotowaliśmy 115 niebieskich kart. Są to sprawcy przestępstw domowych, którzy zostali odizolowani i materiały z tych czynności zostały przekazane do miejscowych zespołów interdyscyplinarnych. Chciałbym też zwrócić szczególną uwagę na takie pomocnicze narzędzie przy pracy policjantów. Jest to krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. W poprzednim roku odnotowaliśmy 823 zgłoszenia, z czego około 420 zostało wyeliminowanych. Część było oczywiście zgłoszeń fikcyjnych. W dalszym ciągu analizujemy je i codziennie dysponujemy radiowozy policjantów i również przekazujemy zadania do realizacji, żeby te zagrożenia, które zostały naniesione na krajową mapę, zostały wyeliminowane lub też stwierdzone. Jeżeli nie jesteśmy właściwi, to przekazujemy do realizacji innym podmiotom. Chciałem również skupić się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W poprzednim roku zdarzeń drogowych mieliśmy 426, w tym kolizji to jest 389, wypadków drogowych 37, liczba osób rannych 42, liczba ofiar śmiertelnych niestety mieliśmy 3. Przepraszam, 2. Pomyliłem, 2 osoby śmiertelne. Jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, które chciałem też jeszcze tu uwzględnić. Tak jak już wspomniałem i Państwo może już wiecie, od około 2 lat funkcjonujemy na terenie nowej siedziby jednostki przy ulicy Wyszyńskiego 28. Jest to nowy budynek, bardzo nowoczesny, spełnia wymogi, wszystkie kryteria, które no, w XXI wieku życzę, żeby też wszystkie służby takie miały. Policjanci pracują, pełnią służbę w systemie całodobowym. Jeżeli chodzi o dodatkowe takie informacje, też Państwu chciałem przekazać. W poprzednim roku dzięki współpracy z samorządami udało nam się pozyskać dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego, tak jak poprzednio pan komendant Straży Pożarnej też. Chciałem też podziękować wszystkim samorządowcom za pomoc. W poprzednim roku oczywiście Urząd Gminy w Bartoszycach partycypował w kosztach, natomiast do Państwa również, do Panów Radnych zwracam się ze szczególną prośbą o pomoc w zakupie sprzętu transportowego, zwłaszcza ponieważ no, sprzęt jest codziennie używany, wyeksploatowany często, no i nasze pojazdy mają przebieg na pewno odpowiedni po 2-3 latach korzystania codziennego z pojazdu. No i im więcej tego sprzętu będziemy mieli, tym będzie możliwość jego użytkowania i nie będzie musiał być naprawiany ciągle. Także prośba jest również w tym roku, jeżeli będzie taka możliwość, prosimy o dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego w systemie 50/50. 50% kosztów wykłada policja, komenda główna, jak również drugi koszt mógłby wtedy pokryć samorząd. Następnie z informacji z ostatniej chwili, wczoraj odebrałem nowy sztandar Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Jest już po poprawkach, jest już również zatwierdzony przez komisję w Komendzie Głównej Policji. Chciałbym Państwa zaprosić, 30 września będzie uroczyste nadanie sztandaru. Oczywiście mam nadzieję, że pogoda dopisze i będzie to przedsięwzięcie oczywiście na miarę całego powiatu. Będą również zaproszeni goście. Jeżeli chodzi również o plany dotyczące funkcjonowania i działalności Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach,
pozyskaliśmy w ostatnim okresie czasu dwie działki na budowę dwóch nowych siedzib posterunków w Sampopolu i w Bisztynku. W tej chwili Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie realizuje działania planistyczno-techniczne dotyczące pozyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę. Miejmy nadzieję, że w tym roku uda się pozyskać to pozwolenie. I cóż, życzymy sobie po prostu, żeby powiat był bezpieczny, żeby mieszkańcy współpracowali z policją, wskazywali nam miejsca zagrożone, żebyśmy mogli być wszędzie, żeby eliminować przestępstwa i wykroczenia i oczywiście, żeby nasze miasto i powiat był bezpieczny. Także dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Praca policjantów jest ciężka, czasami niebezpieczna. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze tylko podkreślę to, że a propos bezpieczeństwa, że wszystkie służby i policja, i straż pożarna, i pogotowie, wszystkie są na lewym brzegu Łyny i dzięki temu, że powstał w Bartoszycach drugi most, ten stopień bezpieczeństwa miasta zdecydowanie się polepszył. Jest po prostu bezpieczniej. A to tak a propos pana Karola Łomeckiego, dyrektora dróg powiatowych, którego witamy również na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo. Przewodniczący, mam taki wniosek. O takim tempie, jak narzucił pan te szybko sprawozdania, 5 minut przerwy. Bardzo proszę, uwzględniam wniosek pana starosty, ogłaszam 5 minut przerwy. Panowie radni, wznawiam obrady 56. sesji Rady Powiatu po przerwie. Przechodzimy w tym momencie do podjęcia uchwał w sprawach, to jest punkt 11. I na początek uchwała, która brzmi, przeczytam ją, uchwała numer 56/263/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2022-2032 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta uchwała jest konsekwencją tej uchwały, którą podejmiemy za chwilę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Zadaję wobec tego pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Czy czekamy na dwóch radnych? Jeszcze pan Marcin. Jest. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę
głosowanie wszystkich radnych, którzy są obecni na posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 56/264/2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022 i po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. To trochę będzie więcej, więc proszę o cierpliwość. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 358 422,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 93 135 037,11 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 90 248 368,68 zł. A dochody majątkowe w wysokości 2 886 168,43 zł. Paragraf drugi. Pierwsze. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 014 104,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wobec tego wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 111 465 022,79 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90 208 684,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 256 338,53 zł. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 206 338,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 679 026 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 4a i 4b. 2. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 6. Paragraf 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18 329 985,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6 904 892,90 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 218 284,27 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4 206 808,51 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 23 156 285,68 zł. Rozchody w wysokości 4 826 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Paragraf 5. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami. Pierwsze. Dochody w wysokości 2719 zł, wydatki w wysokości 2719 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 6. Ustala się dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze. Przychody w wysokości 2 668 726,99 zł.
wydatki w wysokości, to jest punkt drugi, 2 183 768,44 zł. Dochody za 2022 rok, to jest trzeci punkt, 30 114,58 zł. I czwarty punkt, stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku, 530 073,11 zł, zgodnie z załącznikiem numer 9. Paragraf 7. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 41 213 zł. Rezerwa celowa na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 683 375 zł. 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4000 zł. Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup umundurowania i wyposażenia policjantom z pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 62 999 zł. Paragraf 8. Upoważnia się zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała, paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie. Życie z dniem 27 maja 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Ja jeszcze tutaj zapomniałem państwa poinformować na samym początku, że wczoraj odbyła się Komisja Budżetu i Spraw Powiatu i zostały wydane opinie. Może zanim przejdę do przegłosowania tej uchwały, poproszę pana przewodniczącego o informację na ten temat. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak przed chwilą zauważyliśmy, przystępujemy do głosowania nad projektami uchwał. Także w dniu wczorajszym Komisja na swoim posiedzeniu wyjazdowym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach jednogłośnie wszystkie projekty uchwał, które dzisiaj są procedowane, zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc opinie, jak słyszeliście państwo, są pozytywne, więc możemy przystąpić do przegłosowania tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem. Dlatego zadaję panom radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem? Kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 56/265 Rady Powiatu /2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszyckiego. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie powiatu bartoszyckiego, a konkretnie to jest parafia rzymskokatolicka w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Galinach. Ta dotacja wynosi 25 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację następujących prac. Remont dachu budynku plebanii nr 74 w Galinach. Paragraf drugi. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do zawarcia z podmiotem wskazanym w paragrafie pierwszym umowy z paragrafem 8 ustęp 3 i 4 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 52/245/2022 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne
restauratorskiej roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu bartoszewskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja myślę, że tutaj uzasadnienia nie będę czytał, bo jakby uzasadnienie jest tutaj oczywiste, prawda? Powinniśmy wspierać zabytki nasze, a Kościół w Galinach wart jest takiej dotacji. Także możemy chyba przejść do głosowania nad tą uchwałą. Wobec tego zadaję panom radnym pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem ta uchwała brzmi tak. Uchwała nr 56/266/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 54/257/2022 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 25 marca w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2022 roku. Tu jest podstawa prawna i paragraf pierwszy. W uchwale Rady Powiatu Bartoszewskiego nr 54/257/22 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2022 roku paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszewskiego określa zadania, na które przeznacza się następujące środki finansowe w ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Pierwsze, na realizację zadań w rehabilitacji zawodowej ogółem 250 tysięcy złotych, w tym na a. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 59 500, przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 178 500 złotych i w c. wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy 12 tysięcy złotych. Dwa, na realizację zadań rehabilitacji społecznej ogółem 2 304 561 złotych, w tym na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 170 tysięcy, b. dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 52 873 złotych, c. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 12 197 zł, d. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych 35 000 zł, e. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 367 233 zł, f. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikowania się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 354 175 zł, g. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1 325 280 zł, w tym funkcjonowanie WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Niesion w Bartoszycach 722 880 zł i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Górowie i Ławeckim 602 400 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Tyle, proszę państwa, treść uchwały. Przechodzimy wobec tego do głosowania i pytam, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
Czekamy na jeden głos jeszcze. Jeszcze pan radny Robert Pająk nie oddał głosu. Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, widocznie jakieś tam problemy na łączach jest, ale to jakby nic nie zmienia. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Chyba, że jeszcze pan Robert się z nami połączy. Nie, wobec tego kończę głosowanie. 13 głosów za, brak jednego głosu, co oczywiście nie zmienia sprawy. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwałę przyjęła. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 56 łamane na 267 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony oraz Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Tyle treść uchwały. Sam oczywiście program przeciwdziałania został radnym przedstawiony i jest radnym znany. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? No, tym razem pan radny Robert Pająk już zagłosował i wszyscy radni, którzy są obecni na sesji, również zagłosowali za tą uchwałą. Wobec tego Rada przyjmuje tę uchwałę do realizacji. I ostatnia już z dzisiejszych uchwał. Jest to uchwała nr 56 łamane na 268 łamane na 2022 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Wierchowina na Ukrainie. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej gminie Wierchowina w Ukrainie w postaci samochodu marki Volkswagen Caravelle o numerze rejestracyjnym NBA 88SK będącego na stanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia kawalerów maltańskich w Bartoszycach. Punkt drugi. Pomoc wymieniona w ustępie pierwszym zostanie przekazana na podstawie umowy darowizny. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, ja myślę, że uzasadniać tej uchwały nie trzeba, tym bardziej, że to uzasadnienie jest jakby już w treści uchwały i musimy pomagać. Dobrze, że pomagamy i myślę, że ten samochód będzie służył naszym braciom Ukraińcom z pożytkiem. Także myślę, że możemy przejść do głosowania i bardzo proszę, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu.
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad, sprawy różne. O głos poprosił pan starosta, bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan starosta Jan Zbigniew Nadolny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak się składa, że dzisiejsza data, 27 maj, jest datą naszego, że tak powiem, święta. Chodzi o to, że jest to dzisiaj dzień, obchodzimy dzisiaj dzień samorządowca. To święto zostało ustanowione w 2000 roku przez Sejm Rzeczypospolitej na pamiątkę pierwszych samorządowych wyborów właśnie w dniu 27 maja 1990 roku. No warto tu jeszcze dodać, że patronką tego naszego święta, ale to już tak od 2007 roku, jest święta Kinga. Dlatego też chciałbym z tego miejsca w imieniu tutaj nas wszystkich złożyć pozostałym samorządowcom naszego powiatu, ale też i wszystkim samorządowcom w naszym kraju, bo myślę, że jesteśmy tutaj oglądani, no, satysfakcji z tego, że możemy pomagać naszej lokalnej społeczności. Satysfakcji z tego, że rzeczywiście samorządy wybiły się na pewną niezależność, na pewną samodzielność, która już dzisiaj stanowi o, czy jest dużym, czy są samorządy, są już takimi naprawdę prężnymi, potężnymi filarami podstaw naszego państwa, jego zarządzania. Dlatego też chcę bardzo serdecznie pogratulować tych wszystkich decyzji, które zostały kiedyś tam przed laty podjęte, że postawiono na samorząd terytorialny, bo to jest właściwie święto samorządu terytorialnego i oddano część władzy i zadań, bo to głównie o to tutaj chodzi, właśnie nam tutaj społecznym, lokalnym społecznościom, bo my tak naprawdę chyba najlepiej wiemy, co nas boli, co nas gryzie, gdzie jest dziura, gdzie jest źle, gdzie jest dobrze i potrafimy te problemy rozwiązywać. I ja chciałbym, żeby to tak trwało, żeby te samorządy mogły być jeszcze bardziej dofinansowane właśnie po to, żeby nasze lokalne problemy były rozwiązywane z dużą satysfakcją dla nas wszystkich. I tu też chodzi nam i o bezpieczeństwo, szeroko bardzo rozumiane, bo i ekonomiczne, i to bezpieczeństwo fizyczne. Jak Państwo dzisiaj zauważyli na naszej sesji, w naszej sesji udział wzięły wszystkie służby. Były to sprawozdania przedkładane, również krótkie przedstawienie przez poszczególnych komendantów tej sytuacji, jaka no jest w tej chwili, dotyczy naszego powiatu. Nie jest źle i myślę, że jest to dzięki, zasługa w tym wszystkim, że tak właśnie jest, jest wszystkich państwa, wszystkich samorządowców powiatowych, gminnych, którzy no, myślę, że najbardziej będą dbali zawsze o tą swoją małą ojczyznę. I tego wszystkim państwu życzę, wytrwałości, bo potrzebne cierpliwości też i myślę, że jedności w naszym działaniu, bo jeżeli będą samorządy ze sobą współdziałać, to proszę mi wierzyć, naprawdę można góry przenosić. Nie zawsze tak jest. Dlatego też proszę o tę jedność w naszym powiecie i województwie. Myślę, że w skali kraju też, bo to są podobne problemy, wszyscy mamy, może tylko na różną skalę. To życzmy sobie jedności samorządów, lepszego dofinansowania, a my no, bierzmy się do tej takiej jeszcze wytrwalszej, solidniejszej pracy. Także, a dzisiaj myślę, że wszyscy samorządowcy, ponieważ to jest piątek, w jakiś tam sposób różnoraki będą zapewne świętować to nasze święto, więc życzę miłej zabawy, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja się oczywiście dołączam do tych życzeń i życzę wszystkim koleżankom i kolegom samorządowcom wszelkiej pomyślności. Także dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Wobec tego, w związku z tym, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam 56. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo dziękuję.